Witajcie, cześć i dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj w pojeździe Hyundai i40. Sam pojazd może nas bardzo nie interesuje, jak interesuje nas temat niedziałająca klimatyzacja do końca. Co znaczy niedziałająca klimatyzacja do końca? Zdarza się bardzo często tak, że komuś przestaje klimatyzacja działać w określonych warunkach, bądź na przykład działa w trybie ograniczonym. Czasem ktoś się skarży, że klimatyzacja po jakimś czasie się wyłączy. I tak dalej, bądź jej wydajność jest zupełnie ograniczona. W pierwszej kolejności od czego trzeba zacząć, jaki by to pojazd nie był, to jest odczytanie błędów. Dlaczego? Dlatego, że w większości klimatyzacji, jeżeli jest usterka, oczywiście mówimy tutaj o klimatroniku, prawda? Czyli niezwykłej klimatyzacji, tylko takiej, która ma możliwość nastawiania temperatury, czyli tak jak tutaj mamy w tym przypadku, a nie typu wentylator i tradycyjny włącznik, choć tam też się zdarzy, że jeżeli jest coś nie tak, to moduł nie wystartuje, o ile jest pojazd wyposażony w taki moduł. Natomiast w przypadku tego pojazdu, który tutaj siedzimy dzisiaj, jeżeli tryb awaryjny zostanie złapany, czyli jakakolwiek usterka zostanie wyłapana przez sterownik, to klimatyzacja może działać w trybie ograniczonym, co znaczy może działać. Mogą się osoby skarżyć na to, że klimatyzacja po jakimś czasie przestaje działać, bądź słabo chodzi i tak dalej, mimo że jest cały gaz. No tak niestety są softy napisane, że potrzebują wszystkich parametrów do odczytu, czyli na przykład, jeżeli któryś z czujników, na przykład nasłonecznienia, jest uszkodzony, klimatyzacja nie wie, jaki panuje, oprócz temperatury na zewnątrz, jakie panuje słońce, więc ona nie wie, jak do końca ma tą klimatyzację wysterować, jak ta wydajność ma wyglądać. To jest taki głupi po prostu przykład. Generalnie dzisiaj skupiamy się na tym, w tym pojeździe klimatyzacja po przejechaniu odcinka około 30-minutowego najnormalniej w życiu się wyłączyć potrafi. Mimo że guziczek jest załączony, to ona przestaje chłodzić. Po restarcie zaczyna działać i tak w kółko, i tak w kółko. Więc dlatego mówię, przypadłości są różne, przypadki są różne. Generalnie pasuje odczytać błędy. No i tak, zaraz zobaczymy. Mamy tutaj, nie wiem czy to widać będzie na ekranie, kurczę. Teraz zapłon włączony, ok. Mamy klimatyzację i mamy odczyt. Bierzemy sobie odczyt usterek. W tym samochodzie pewnie będzie kilka różnych rzeczy, bo to jest pojazd na etapie dopracowania. Na aktualną chwilę czekamy, czekamy cierpliwie. I chcę się z Wami właśnie podzielić pewną informacją, która bardzo często, gęsto jest błędnie interpretowana. No właśnie. I mamy tutaj jakieś stałe kody, które są. Generalnie zobaczcie, jakie głupoty potrafi nasza klimatyzacja wyrzucić. Chociażby na przykład błąd C1301, który, jak dobrze pamiętam, mogę się mylić, pochodzi chyba od pompy ABS-u. Zupełnie nic nie ma wspólnego z klimatyzacją, no ale złapał gdzieś tam błąd zapisany, więc nas to nie interesuje. Być może moduł ABS-u nie informuje nas o tym, bo na przykład śpi, więc dlatego tak to właśnie wygląda. Dobra, mamy błąd taki jak B1281. No i teraz zobaczmy, co nasz tester tutaj przetłumacza na język nasz, oczywiście mówimy polski i język taki byśmy my mogli to zrozumieć. Nie wiem, jak to widać na ekranie, bo słońce świeci. Mimo że staram się, żeby to było widać. Stan, niski stan czujnika wyłącznika A. Ciśnienia oleju w silniku spalinowym. No i właśnie, no i jakbyśmy to zrozumieli? Niski stan czujnika wyłącznika A.
ciśnienia oleju w silniku spalinowym, czyli ciśnienia czujnika wyłącznika A, czyli omówimy o jakimś pierwszym rzędzie, ale co ma do tego silnik spalinowy, do piernika jasnego, nie ma możliwości. Tym bardziej, że błąd jest interpretowany jako błąd B, a błędy z silnika są zapisywane wyraźnie jako P, czyli nasz EQ powinien wyrzucić P, jeżeli byłaby usterka silnika. Także już jest jakiś błąd. A co tak naprawdę PB, przepraszam, bo już się zakręciłem, B1281 oznacza? A no właśnie, nic innego jak oznacza czujnik wilgotności powietrza w samochodzie, który jest potrzebny w klimatyzacji, do czego i gdzie się znajduje. Czujnik taki robi nam taką bardzo fajną robótkę, kiedy na przykład jedziemy w deszczu, kiedy ciśnienie się zmienia, pogoda się psuje, zaczyna padać deszcz, wtedy zaczynają nam parować szyby. A nasz czujniczek co robi? Wykrywa wilgotność. Czyli im ta wilgotność będzie większa, czyli im ten czujnik wykryje większą wilgotność, tym on bardziej wie, jak wysterować klimatyzację, czyli wie, że na przykład szyba z przodu została zaparowana i wtedy on wie, jak wysterować klapy, jak użyć kompresora od klimatyzacji, żeby tą szybę najnormalniej w życiu odparować. Tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o ten czujnik. Dlaczego ten czujnik, mimo że pogoda jest słoneczna, jest ciepło na zewnątrz, po około 30 minutach rozłącza klimatyzację? Tego nie wiem, wnikał nie będę, ale tym tematem się chcę z Wami podzielić. I teraz następna sprawa, ktoś by zapytał, gdzie w takim układzie ten czujnik jest? No tak, jeśli byśmy tak rozsądnie pomyśleli, gdzie może być czujnik, który monitoruje szybę, czy ona jest zamglona, czy nie, czyli czy jest zaparowana. Ano nigdzie indziej, jak najnormalniej w życiu, gdzie? Na szybie, dokładnie tak. Nasz czujniczek jest tutaj, o ten właśnie tu, dokładnie tu, w tym miejscu, tu jest czujniczek, który monitoruje sobie, w jakim stanie jest nasza szyba, czy jest czyściutka, czy jest zaparowana. I już wiem, że do tego czujniczka się będę musiał dostać, być może jest on wypięty, być może ktoś po prostu coś robił, nie dopiął, bądź jest jego usterka, a ponieważ błąd jest aktywny przez cały czas, tak jak da się zauważyć, jest to błąd aktywny, czyli błąd jest stały, to niestety możliwości usunięcia jego nie ma, dopóki usterka nie zostanie zapisana jako usterka w historii, czyli w pamięci, a nie jako błędzie aktywnym. Także ja biorę się za usuwanie, a myślę, że ten filmik Wam pomoże, jeżeli będziecie mieli błąd B1281, to już nie będziecie musieli błądzić, gdzieś tam rozczytywać, co i tak dalej, gdzie. Tylko upewnijcie się, czy na pewno Wasza szyba nie była wymieniana. Jeżeli była wymieniana, czy zostało to należycie zrobione. Natomiast jeżeli taka usterka wystąpi Wam po wymianie szyby, no to prawdopodobnie ten czujnik został albo uszkodzony przy demontażu, przy montażu, bądź został niedopięty. Ja nie mówię, że taka ekipa źle go może zrobić, bo oni wiedzą, jak to robić. Natomiast no, taka sytuacja niestety może się zdarzyć, a tym bardziej, że jeżeli szyba Wasza jest rozbita na przykład, to taki czujnik przyklejony do szyby, który jest, no najnormalniej w życiu może również ucierpieć mechanicznie, więc tutaj nie potrzeba osoby, która go uszkodzi, ze względu na to, że on już mógł się uszkodzić przy uszkodzeniu, a wiadomo, że my z rozbitą szybą pojazdem nie jeździmy, więc o tym nie wiemy, czy on jest sprawny, czy nie. Także myślę, że ten filmik się komuś przydał. Jakby co, zapraszam do komentarzy, piszcie, jakie macie pytania, jakie prośby i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!